Siemano, dzisiaj mamy święto Diwali na Mauritiusie. Mam już teraz na osi dziś godzinkę 22. Dostaliśmy informację od pana z naszej restauracji hotelowej, że do 12 jeszcze będą oświetlone tutaj domki z okazji tego święta, więc wyruszamy i pokażemy wam, jak wygląda to święto, na czym ono polega, trochę też opowiem. Serdecznie zapraszam na odcinek, zaczynamy. Jesteśmy w miejscowości Triolet City, tak można nazwać Triolet. Jesteśmy w północno-zachodniej części Mauritius. Dzisiaj mamy 4 listopada i dzisiaj przypada święto Diwali. Święto Diwali jest to święto światła i w tym czasie Hindusi obchodzą go w taki sposób, że dekorują swoje domy na zewnątrz różnymi światełkami, ozdobami, lampionami, LEDami. W taki podobny może sposób, na przykładzie jak my to robimy w Boże Narodzenie, na przykład balkony jakimiś światełkami, grudki i na przykład inne jakieś bramy wjazdowe, wyjściowe, okna, a także nawet zapalają, może powiedzieć, lampiony, znicze. To bardziej jest takie większe świeczki przed wejściem do budynku, a także wokół jego, na przykład na ogródku. Na przykład tu mamy na przykładzie już taki jeden domek ładnie oświetlony. O! I nie wiem, czy tam było dalej, widzieliście, były już tak poukładane wzdłuż muru piece, które się paliły. Ale właśnie tu zobacz. Polega na tym jeszcze to święto, że rodzina spotyka się, dają sobie jakieś tam poczęstunki, pieki domowe, spędzają czas rodzinnie, w swoim rodzinnym gronie, a także chodzą na przykład do sąsiadach i rozdają na przykład jakieś słodkie przysmaki. Trochę tutaj jest zamieszanie, bo właśnie my jedziemy samochodem, tak jak dziesiątki innych osób jeżdżą samochodem tutaj po tej miejscowości, bo ta miejscowość słynie z tego, że najbardziej, najładniej ona się prezentuje, jest oświetlona. I również i my dzisiaj wybraliśmy się wieczorkiem, tutaj już po kolacji w hotelu, na to, żeby oglądać, jak wyglądają tutaj te budynki oświetlone. Może kiedyś, jeśli wy będziecie mieć w planach w tym okresie przyjechać na Mauritius, to może natrafić się także na święto Diwali. Tutaj całe rodziny ubierają się we swoje takie, można powiedzieć, świąteczne, takie uroczyste stroje. Kobiety w tych swoich kolorach. O, zobaczcie, jak tutaj to ładnie wygląda. Na przykład tutaj mamy panią już, która jest ubrana w taki sposób. Przed nami będzie zaraz też jakaś, już widzę, dziewczyna jest ubrana w suknię taką. No nazwę to suknia, powie, że to jest. Po kostki i często tu mamy jakby taki ala szal, materiał, który tak po prostu wisi. Mamy korek na ulicy, ponieważ mnóstwo osób po prostu tu przyjeżdża specjalnie wieczorem, żeby sobie też tak jeżdżąc samochodem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tu mamy już właśnie, proszę zobaczyć, jak to tutaj panie są ładnie poubierane kolorowo. Tutaj mamy, o, tu mamy na przykład dobry przykład domku, który jest ładnie tutaj oświetlony i wygląda naprawdę zjawiskowo. Widzieliśmy już wczoraj, czyli dzień wcześniej, już tak niektóre domy były już tak całkowicie już skończone, sprawdzenie, jak to się prezentuje, ale dzisiaj już jest oficjalna noc w Bali, gdzie wszystko i wszyscy już zdobią swoje mieszkanka, swoje domy na zewnątrz. My również dzisiaj mieliśmy kolację w hotelu w stylu hinduskim, więc mieliśmy możliwość spróbować, jak to tam smakuje. O, tutaj na przykład, proszę bardzo, siedzą sobie tutaj ludzie w rodzinnym gronie, ze świecinkami. Thank you.
przed chwilą mieliśmy możliwość nawet zobaczyć fajerwerki puszczane z ogródka tutaj, obok z domu, który właśnie mijaliśmy. A także widzieliśmy dzieciaki, które biegały po ogródku, ładnie ubrani, tak elegancko. Także jest to, o, cały ten, całe ulice tu świecą. Jak widzicie, są korki, straszne korki są. Powiem wam, że no, fajnie to robi wrażenie. No, mi się bardzo podoba ogólnie zawsze, na przykład na, jak u nas jest zima i wszystko jest ładnie oświetlone, to ładnie to się wszystko prezentuje i po prostu ludzie lubią na takie rzeczy patrzeć. Możecie zobaczyć schodki, jak są oświetlone. Spróbuję wybrać te takie najlepsze, później to zestawienie tych domów, które nam się udało nagrać, przejechać obok, zobaczyć, ale my tak raz się poruszamy szybko, raz wolniej, więc nie wiem, co uda mi się tutaj tak złapać fajnie, że można by było pokazać. Ale przede wszystkim tutaj najwięcej się dzieje. Chociaż dzisiaj, kiedy wracaliśmy do hotelu już pod wieczór, mijaliśmy jakieś tam inne wioski. To też były światełka, ale tego tu jest masę. Wszędzie coś się dzieje. Byliśmy w markecie centralnym. To wiedzieliśmy także, jak już tam były światełka, LEDy były sprzedawane razem z takimi opakowaniami z napisem Happy Diwali, gdzie tak naprawdę można pakować jedzenie, jakieś ciasta, nie ciasta, i na przykład rozdawać rodzinie czy znajomym, sąsiadom. Widzieliśmy w sprzedaży, jak ludzie po prostu stali w kolejkach, by kupić coś takiego kilka dni przed samym tym świętem. Tutaj panie były ubrane w takie błyszczące sukienki, eleganckie. A, domek siłowy! Się już porobił chaos. Odjechaliśmy od połowy, czyli połowę drogi, takiej głównej drogi, która jest przez to miasto. Później odjechaliśmy ją jeszcze z drugiej strony, ponieważ my od połowy wjechaliśmy nią, więc wróciliśmy tak, żeby po całości jeszcze przejechać. I widzimy i słyszymy bardzo często, że w mieszkaniach puszczana jest głośna muzyka, no taka można powiedzieć imprezowa, że mi się to bardziej już kojarzy z takim trochę sylwestrem albo z jakąś prywatką, która jest w domu zrobiona dla znajomych. Owszem, dużo osób chodzi tutaj z jakimiś balonami, ozdobkami, które się świecą, mienią i tak dalej, ale też tu widzę takich trochę dużo szczeniackich zachowań, ponieważ nieraz już nas mijały skutery, które, no nie wiem, hałasowały, używały klaksonu non-stop, świateł, jeździły głośno między autami, na przykład tak naprawdę po środku, między jednym a drugim pasem, to tak naprawdę to w ogóle nie jest bezpieczne. Jeden gostek uderzył nam w lusterko skuterem i tylko sorry, gdzie, no nie powiem, dojść do czegoś takiego. Co chwilę jeżdżą skutery, co chwilę słychać jakieś petardy. Więc to już zaczyna się robić takie troszkę, no... Fajnie wyglądają te oświetlone budynki, ogródki i tak dalej, czy jak ludzie są niektórzy ładnie poubierani, tak elegancko, w okazji tego święta, tak okolicznościowo, ale niektórzy się zachowują tak jakoś nie bardzo fajnie, więc nam to się też nie podoba i nas to troszkę denerwuje, bo wystarczy, że jakiś gnojek wjedzie nam w auto, obije lub coś takiego, więc może dojść do wypadków, a niestety na Mauritiusie jest to bardzo częste, że coś takiego się dzieje, ponieważ tutaj mało kto przestrzega jakichkolwiek zasad, jeśli chodzi o ruch drogowy. My tutaj już jeszcze kawałek pojedziemy, pooglądamy tutaj, jak się wszystko to ładnie prezentuje. Już kilka widzieliśmy takich mega super
ozdobionych domów. Nie wiem, dlaczego świątynie nie są tak ozdobione. Mieliśmy już kilka świątyń i były właśnie bez świateł, tylko tam zapalone były jakieś te ala świeczki w tych ich takich naczynkach. To pije tutaj właśnie alkohol, piwo widzimy. I to jest niezależne, czy to jest osoba piesza, która idzie po chodniku sobie ze znajomymi, ale już widzieliśmy na skuterach osoby po prostu z puszkami, a także w samochodach przed nami. Jak stoimy w korku i obserwujemy, to normalnie widzimy odruch picia. Przesada. A policja z tym nic nie robi. Nie widzimy tu jakoś, żeby była gdzieś policja obstawiona i tak dalej pilnowała. Jak jechaliśmy akurat główną drogą tutaj na to miasto, tam po drodze gdzieś tam mijaliśmy radiowozy policyjne, ale myślę, że coś takiego tu się dzieje i co roku tu się dzieje, więc policja powinna tutaj być gdzieś poustawiona po bokach i pilnować jakiegoś porządku, a nie, że każdy sobie robi co chce, jeździ jak chce, czy to po chodniku, czy no właśnie po chodniku, czy gdzieś między pasami, po linii ciągłej, między jednym a drugim pasem, gdzie się wciśnie, tu jest szczelina, tu wjedzie, tam wyjedzie, no trochę to nie fajne. Wracamy w kierunku naszego hotelu. Zaczęliśmy już tutaj tak naprawdę tą główną drogę całą. Na chwilę podjechaliśmy pod świątynię, która tutaj się znajduje obok. Również była oświetlona. Tym razem akurat ta była oświetlona, ładnie się prezentowała. Hałas. Denerwujemy się, więc już podjedziemy. Po ulicach, oczywiście wiemy, bo już się przyzwyczailiśmy do tego. Się raczej nie da przyzwyczaić. Błąkają się te psy bezpańskie, bezdomne, które tutaj na małym pisie mieszkają. Wiadomo, że niektóre psy reagują na huk, fajerwerek czy tam petard, bo przede wszystkim petardy my to raczej słyszymy, a reagują tak niezbyt fajnie i się boją, nie wiedzą może co się dzieje dookoła. I one tutaj po tych ulicach chodzą, obijają się po kątach, nie wiadomo co mają ze sobą zrobić, więc to jest szkoda po prostu tych zwierzątek. Nie mają orientacji, co się wokół nich dzieje, są przestraszone, więc to jest taki przykry widok. Mam sobie te święto Diwali, jest ciekawe. I nasza tutaj wycieczka samochodem po Triodet się już skończyła. My podjechaliśmy do naszego hotelu. Właśnie tutaj parkujemy. Jesteś za linią, widzisz? Jest okej wszystko. Pójdziemy lulki i jutro kolejny dzień, ponieważ nam zostało tylko kilka dni pobytu na Mauritiusie, ale i tak wystarczająco dużo już widzieliśmy. Także mam nadzieję, że wam się coś tam spodobało i będziecie trochę może zaciekawieni tym Diwali. Jakieś fajne domki może też fajnie oświetlone widzieliście, tak samo jak my. Jeśli tam któryś wam się bardziej spodobał, dajcie znać. I co? Happy Diwali! Do następnego odcinka, pa! Ale się niesie muzyka. Się bawią tu obok nas. Happy Diwali, Kamiś! Happy Diwali!